Zapowiadacie, że dzisiejszej nocy niebo rozbłyśnie laserami. Jakich jeszcze atrakcji mogą spodziewać się ci, którzy przybędą na dzisiejszą imprezę? No to nie będą tylko lasery, to będą efekty, nie wiem jak to nazwać, może nie tyle pirotechniczne, co związane z ogniem, z dymem, z wodą, ze światłem, lasery, lampy, bardzo wiele rodzajów lamp, jak widać, które są za naszymi plecami montowane, dźwięk, muzyka, do tego tancerki, roboty LED-owe, takie specjalne LED-owe pałeczki, które dostaną wszyscy goście i które będą też dawały wieczorem w rytm muzyki fajny efekt, więc to na pewno będzie no, widowisko, show, jakiego jeszcze nie było w Jarocinie. Jakiej publiczności się spodziewacie? Ile osób dzisiaj przyjdzie? Na pewno będzie to kilka tysięcy osób, kilkanaście myślę, że nie, ale kilku tysięcy osób już jesteśmy, spodziewamy się na podstawie frekwencji, już ilości sprzedanych biletów na ten moment, a wiadomo, że bilety będzie można zakupić jeszcze w kasach na wejściu na teren imprezy, tak więc jesteśmy przygotowani pod kątem bezpieczeństwa i pod kątem gastronomii, która znajduje się z naszej drugiej strony i pod kątem mocy dźwięku, wielkości sceny, tak więc na pewno wszystko będzie w porządku. Pogoda, jak widać, nam sprzyja. Żadne opady na dziś, ani burze, nawałnice nie są prognozowane, tak więc tylko wystarczy zabrać dobry humor, dużo sił i zapraszamy na polanę. Na czym polegają ostatnie przygotowania do dzisiejszej imprezy? No jak widać, w tej chwili montowane są światła, przyjechała właśnie firma z laserami, które też będą instalowane, dźwięk, telebimy za moment będą dostawiane do tego wszystkiego. No i ostatnie kilka godzin to już będą próby dźwięku, świateł, koordynacja tego wszystkiego razem, przygotowanie odpowiednich scenariuszy dla odpowiednich DJ-ów. Próby dźwięku, próby DJ-ów, które rozpoczną się za kilka godzin. No i ruszamy od 18. Artyści już przyjechali? Tak, część z artystów już jest w jednym z jarocińskich hoteli, odpoczywają, przygotowują się do występu. W jaki sposób chciałby Pan zachęcić osoby niezdecydowane, żeby zakupiły bilet na dzisiejszą imprezę? No nawet jeśli ktoś na co dzień nie słucha tego rodzaju muzyki klubowej, muzyki house, techno i jej różnych odmian, to warto być tutaj ze względu na to widowisko, na to show, jakie będzie za pomocą dźwięku, światła i efektów specjalnych stworzone, bo to są rzeczy widowiskowe, spektakularne i na pewno zapadną na długo w pamięci. A już od godziny 13 jeden z najgłośniejszych samochodów w Europie będzie jeździł po Jarocinie i zapraszał na tą imprezę. Tak więc na pewno nie tylko internauci i czytelnicy portalu jarocińska.pl, ale też mieszkańcy Jarocina usłyszą o tej imprezie jeszcze zanim ona wystartuje.